Rada Miasta Krosna przyjęła sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu i udzieliła absolutorium prezydentowi Piotrowi Przytockiemu. Dochody budżetu wykonano w wysokości niecałych 442 milionów złotych. Zadłużenie miasta na koniec 2021 roku, wynikające z zaciągniętych zobowiązań na finansowanie inwestycji miejskich, wyniosło ponad 239 milionów i było niższe o prawie 22 miliony niż w roku poprzednim. Magistrat jednak szuka oszczędności i rezygnuje z przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Krośnie. Tak zdecydowali radni Krosna podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Budżet obywatelski zostaje ze względów finansowych zawieszony na rok. Jest to związane z trudnościami finansowymi, z jakimi borykają się, myślę, wszystkie samorządy. Wywołane to jest także wojną, ogromna inflacja. Wszyscy, myślę, że mocno w Polsce to odczuwają, także miasta tą sytuację. Na zawieszenie budżetu obywatelskiego decyduje się coraz więcej miast, nie tylko na Podkarpaciu. Jak twierdzi skarbnik miasta Marcin Połomski, wszystko odbywa się zgodnie z literą prawa. Jest specustawa związana z pomocą Ukrainie. Ona reguluje wiele różnych kwestii, między innymi właśnie taką, że pozwoliła na zawieszenie właśnie realizacji budżetu obywatelskiego. Tutaj chodzi o to, że ta edycja, która miała się teraz rozpocząć, będzie rozpoczęta troszeczkę później i realizowana będzie w roku 2024. Pula środków na inwestycje zgłaszane przez mieszkańców Krosna w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego to ponad 2 miliony złotych.